Dzień dobry, otwieram 67. sesję Rady Miejskiej Lisicy. Witam Państwa radnych, witam Pana Burmistrza, witam Panią Skarbnik, witam Pana Sekretarza. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad, jakim jest sprawozdanie z obecności, sprawdzenie obecności, stwierdzenie prawomocności obrad. W tym celu proszę obecnych radnych o wciśnięcie na terminalach niebieskiego przycisku. Mamy 13 radnych, na ustawowy skład 15 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. W punkcie trzecim dzisiejszej sesji jest zatwierdzenie porządku obrad, które otrzymaliście Państwo wraz z projektami uchwał. Czy są jakieś uwagi co do porządku obrad? Jeżeli nie ma, zatem przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad dzisiejszej sesji, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw, czerwony, kto się wstrzymał, żółty. Zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że porządek sesji został przyjęty. Na sali obrad znajduje się protokół z sesji poprzedniej. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego protokołu, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że protokół poprzedni został przyjęty. Przechodzimy do punktu 5, w którym mamy sprawozdania z Przewodniczącej Komisji Rady Miejskiej o pracy międzysesyjnej. Proszę Przewodniczącego Komisji do Spraw Finansowo-Budżetowej, Gospodarki Rolnej, Handlu, Budownictwa i Ochrony Środowiska Pana Stanisława Kuciębę o czytanie sprawozdania. Sprawozdanie Komisji do Spraw Finansowo-Budżetowych, Gospodarki Rolnej, Handlu, Budownictwa i Ochrony Środowiska o pracy międzysesyjnej. Wysoka Rado. Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 27 marca 2023 roku. Głównym tematem posiedzenia komisji była analiza i przyjęcie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Wiślicy. Komisja przeanalizowała materiały w następujących sprawach. Przyjęcie sprawozdania działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 rok. Przyjęcie sprawozdania działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wiślicy za 2022 rok. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022. Przyjęcie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025 za rok 2022. Komisja przeanalizowała, przyjęła projekty uchwał w następujących sprawach. Zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033. Zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica za 2023 rok. Funduszu Sołeckiego za rok budżetowy 2024. Przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 w gminie Wiślica. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Wiślica w 2023 roku. Zmiany uchwały nr 63/365 i przez 2022 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2023 rok. Poboru podatku rolnego leśnego do nieruchomości od osób fizycznych grozy inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
pasów. Komisja po przeanalizowaniu i przyjęciu materiałów sesyjnych wnioskuje do Rady Miejskiej o podjęcie stosownych uchwał. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Proszę pana Błaszczyka Dawida o odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej o pracy sesyjnej. Wysoka Rado, Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 25 marca 2023 roku. Głównym tematem posiedzenia Komisji była analiza i przyjęcie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Wisińcu. Komisja przeanalizowała materiały w następujących sprawach. Przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnej Komisji Wymazania Normowa Alkoholowych na 2022 rok. Przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wisicy za 2022 rok. Przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok. Przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020-2025 za rok 2022. Komisja przeanalizowała i przyjęła projekty uchwał w następujących sprawach. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2033, zmian w budżecie miasta gminy Wisica na 2023 rok, funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024, przyjęcia gminnego programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 w gminie Wisica, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Wisica w 2023 roku, zmiany uchwały nr 60 przełomane 2022 z dnia 25 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2023 rok do poboru podatku leśnego, rolnego, leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyłączenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkasą. Komisja po przeanalizowaniu i przyjęciu materiałów sesyjnych wnioskuje do Rady Miejskiej o podjęcie stosownej uchwały. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Proszę przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Działalności Samorządowej i Promocji Gminy pana Stanisława Kochańskiego o odczytanie sprawozdania. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Działalności Samorządowej, Promocji Gminy o pracy międzysesyjnej. Wysoka Rado, Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 27 marca 2023 roku. Głównym tematem posiedzenia Komisji była analiza i przyjęcie materiału na sesję Rady Miejskiej w Wiślicy. Komisja przeanalizowała materiały w następujących sprawach. Przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok. Przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy za 2022 rok. Przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok. Przyjęcia z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020-2025 za rok 2022. Komisja przeanalizowała i przyjęła projekty uchwał w następujących sprawach. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2033. Zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica na rok 2023. Funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024. Przyjęcia gminnego programu osłonowego Korpus Wspierania Seniorów na rok 2023 w gminie Wiślica. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Wiślica. Zmiany uchwały nr 63 łamane przez 365 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2023 rok. Podatku rolnego, leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Komisja po przeanalizowaniu i przyjęciu materiałów sesyjnych wnioskuje do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały. Dziękuję. Przewodniczącego Komisji Skarbu Petycji pana Tadeusza Nowaka o odczytanie sprawozdania. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o pracy międzysesyjnej. Wysoka Rado, w okresie międzysesyjnym do Komisji nie wpłynęły żadne skargi, wnioski i petycje, w związku z tym nie zachodziła konieczność zwoływania posiedzenia Komisji. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Kolejnym punktem obrad jest sprawozdanie o pracy międzysesyjnej. Bardzo proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, może w swoim sprawozdaniu o pracy międzysesyjnej najpierw nawiążę do części wniosków, które Państwo formułowaliście na poprzedniej sesji i jeżeli pozwolicie, to na siedzącą tygodniej. Drodzy Państwo, więc wniosek dotyczący odpadów rolniczych, czyli folii, etc. Drodzy Państwo, został złożony przez nas już taki wniosek w ostatnich dniach właśnie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na łączną masę ponad 66 ton i na kwotę ponad 33 tysięcy złotych. Drodzy Państwo, zasada jest taka, że producenci rolni ponoszą tutaj koszt, jeżeli chodzi o odpłatność, 8% VAT. Więc w zależności od ilości, która tam będzie... Tak, zgadza się, słuszna uwaga tutaj pana przewodniczącego, że to można obliczyć. Więc po prostu no, liczymy na to, że ten wniosek pomyślnie przejdzie i tym sposobem też no, zabezpieczymy oczekiwania i rolników, i państwa tutaj właśnie sugestie. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o kolejny wniosek stomatolog, to też tutaj radny z Górek zgłaszał, więc dyrekcja Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej oczekuje na ogłoszenie konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, bo to w ramach tego konkursu można zakontraktować właśnie świadczenia medyczne w tym zakresie dla naszych pacjentów na tak zwany właśnie fundusz. No i to mam takie tutaj zapewnienie, że to będzie jak najbardziej, o to się będzie pani dyrektor ubiegała i, no i myślę, że to dojdzie do skutku. Drodzy Państwo, ponadto aplikujemy do rządowego programu Polski Ład Zabytki, w ramach którego złożyliśmy 3 wnioski. W ramach tego programu poza samorządami również mogą korzystać z tego parafie. Poziom dofinansowania to 98%. Oczywiście w przypadku parafii, to parafie pokrywają swój udział, te 2%. Zobaczymy i oczekujemy po prostu na wynik tego. W każdym razie zostały złożone wnioski za parafię Wiślicy, bo to zasada jest taka, że to samorządy właśnie składają w imieniu parafii. Złożyliśmy również wniosek, jak chodzi o parafię w Jurkowie. Ponadto parafia Wiślicy ubiega się również o kościół świętego Bartłomieja w Gorzowicy. Gorzowica, tak? Świętego Bartłomieja Schodlu też tutaj proboszcz Schodlu miał informację o takiej możliwości. W tej edycji akurat nie, ale myślę, że w kolejnych będzie się na pewno ubiegał. Drodzy Państwo, ponadto trzeci wniosek to dotyczy naszego obiektu, pomnika historii tak naprawdę, czyli Grodziska. Chodziłoby nam w ramach tego działania o wyeksponowanie muru suchego, tak jak mówiliśmy o tym, czyli no, byłoby to dobre połączenie w tym, co zamierzamy robić w ramach po prostu rewitalizacji. Drodzy Państwo, ogłosiliśmy już część przetargów, jeżeli chodzi o z dużej tak naprawdę listy zamówień publicznych planowanych do wykonania w tym roku. I tak na przykład przetarg na budowę dróg bitumicznych i kamiennych w ramach programu Polski Ład. Przypominam, że będzie jeszcze ponowny ogłoszany w ramach Polski Ład PGR-y. To jest przed nami, ale też niebawem musimy się z tym spieszyć. Drodzy Państwo, również został ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji wraz z opuszczaniem miejscowości Szczytniki oraz na budowę wodociągu w miejscowości Skorodzice Nowa Wieś. Również, drodzy Państwo, został ogłoszony
licytację na budowę, dróg, o których wspomniałem, tak. Drodzy Państwo, złożyliśmy również wniosek na wyposażenie naszych budynków nad rzeką Nidą, które zostały termomodernizowane, jak Państwo wiecie, i projekt zostanie pozytywnie rozpatrzony, a wszystko na to wskazuje. To jeszcze w kwietniu bieżącego roku będziemy po prostu rozpoczniemy wyposażenie tych obiektów, ale również ogrodzenie, uprzątnięcie terenu wokół tych budynków. Drodzy Państwo, Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił rozstrzygnął przekaz na dalszą modernizację drogi 771, to jest od Szczerbakowa do Góry, wraz z modernizacją mostu na Gacyna Pascalis, czyli tak jak żeśmy planowali, to wszystko idzie zgodnie z planem. Ponadto pan Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wraz z posłem Mariuszem Goskiem, którzy ostatnio odwiedzili Wiślicę, tutaj zobowiązali się do podjęcia starań, jeżeli chodzi o zdjęcie ograniczenia w lesie, w miejscowości Kobylniki, hotel. Mówimy o tym ograniczeniu do 50 km na godzinę. Często sobie panowie stają i... No właśnie, i to tutaj, no, że tak powiem, doskwiera nam pewnie jako gminy, ale również naszym mieszkańcom. I tutaj, no, zadeklarowali, że podejmą skuteczne działania w tym zakresie. Jeżeli tak, no to na pewno będziemy im wdzięczni za to. Drodzy Państwo, jeszcze chciałem z Państwem chwilę na temat wysypisk śmieci dzikich. No i drodzy Państwo, tutaj w tym zakresie chcę poinformować, że otrzymaliśmy informację też od organizacji tak naprawdę ekologicznych, które wskazują nam na właśnie takie różne przypadki. I w ramach tej współpracy z tymi organizacjami też udało się zlikwidować kilka takich wysypisk. To są wysypiska zazwyczaj od lat już, no, traktowane jako wysypiska dzikie, jakieś wiejskie, zlokalizowane często, no, poza, wiadomo, poza budynkami, poza posesjami, gdzieś tam w lesie i w takich mało, że tak powiem, uczęszczanych miejscach. No niemniej jednak skutecznie podjęliśmy działania. Ponadto, poza tymi organizacjami, z którymi współpracujemy, również, no, pojawiły się informacje od organizacji, no, niekoniecznie ekologicznych, na przykład o wysypisku śmieci dzikim w Jurkowie. Tutaj podjęliśmy skuteczne działania, czyli zespół szkolno-przedszkolny Wiślicy wraz ze Strażą Ochotniczą Strażą Pożarną w Jurkowie. Tutaj chciałbym przy tej okazji serdecznie podziękować dyrekcji ze zespołu szkolno-przedszkolnego, szczególnie pani dyrektor, za skuteczną po prostu akcję i panu przewodniczącemu tutaj właśnie obecnemu dzisiaj, który osobiście też włączył się i nadzorował te działania. Drodzy Państwo, również strażakom, tak, czyli na ręce tej prezesa za po prostu udział w tym działaniu. Drodzy Państwo, chciałbym powiedzieć, że w walce z kolejnymi dzikimi wysypiskami śmieci będę się zwracał tutaj do Państwa z prośbą o współpracę, ażeby po prostu, no, mieszkańcy czy organizacje działające w danych sołectwach podjęły również temat i współpracę, no, tutaj z nami, czy z Zakładem Gospodarki Komunalnej, czy również może uda się powtórzyć akcję ze szkołą. Drodzy Państwo, chcemy, aby naprawdę zrobić wszystko, bo, no, wszyscy zadają sobie pytanie, jak to jest możliwe, kiedy jest po prostu możliwość oddawania śmieci tak naprawdę w tych samych opłatach, no, wywożenie tych po prostu śmieci do lasu, czy tam gdzieś na jakieś trudno dostępne miejsca, no, jest to najmniej dziwne. Drodzy Państwo, ale, no, musimy sobie z tym jakoś poradzić, dlatego będziemy na pewno tę sprawę poruszać jeszcze wielokrotnie na komisjach, no i wypracujemy na pewno jakiś model, no, dzięki któremu skutecznie tutaj będziemy z tym walczyć. Drodzy Państwo, ponadto również chciałbym tutaj chwilę jeszcze poświęcić kwestiom związanym z oczyszczaniem ścieków, ponieważ też pojawiły się takie informacje w przestrzeni publicznej, że ta oczyszczalnia miałaby jakoby nie spełniać warunków i norm, które są nakładane na nas, czyli na wszystkich, to są ogólne normy obowiązujące w naszym kraju, więc chciałbym poinformować, że tak jak wcześniej
już ta informacja tutaj padała na komisjach. Również przeprowadziliśmy gruntowną modernizację tej oczyszczalni sukcesywnie, również sposobem, można powiedzieć, gospodarczym, tam gdzie to było możliwe, czyli po prostu oszczędnie, ale wynik jest naprawdę tutaj godny uwagi, ponieważ wyniki badań, te ostatnie, ale i te poprzednie jeszcze, po prostu wskazuje na to, że nasze po prostu śmieci są oczyszczane, nasze ścieki są oczyszczane w sposób jak najbardziej po prostu tutaj zgodny z przepisami. Ich jakość jest po prostu o wiele lepsza niż graniczne normy, jakie nakłada na nas po prostu ochrona środowiska. Także tytułem wyjaśnienia to tyle. Będziemy dalej monitorować i sprawdzać po prostu naszą oczyszczalnię. Ponadto przypominam, że opracowaliśmy program funkcjonalno-użytkowy na, jak chodzi o rozbudowę i budowę tak naprawdę drugiej równoległej oczyszczalni. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. Ja tu jeszcze głosem do sprawy właśnie sprzątania. Chciałbym panu burmistrzowi w imieniu młodzieży szkolnej podziękować za zorganizowanie poczęstunku po akcji sprzątania właśnie miejscowości Wilkowie. No i zadeklarować, że młodzież szkolna oczywiście bardzo chętnie się jak co roku w akcję sprzątania świata naszej gminy włączy. Jeżeli mogę, panie burmistrzu. No, dziękujemy w ogóle dzieciom, które sprzątają, ale trzeba by zapobiegać. Nie wiem, czy jakieś fotopułapki, czy coś, po prostu jak u nas fotru, no to tam się dzieją naprawdę cuda. No, sprzątają, pięknie wygląda i to nie wywożą do państwowego lasu, tylko w te prywatne, bo wiedzą, że państwo gdzieś tam może mieć takie fotopułapki zamontowane. Po prostu tutaj jest tak gminne. No. Co wysprzątane, to widać z powrotem wywiezione. I to ja podejrzewam, że no nie wiem, akurat nie można wyrażać nie bezpośrednio sprawcy, ale są to cyklicznie robione rzeczy, po prostu niektóre można nazwać nawet firmy, nie, które wywożą i trzeba by to jakoś zacząć zapobiegać, po prostu, żeby ktoś może jakiś się złapie, zapłacą jakieś kary. No bo dzieci no super sprzątają, ale no można nieskończoność to robić, tak? No bardzo słusznie, doszliśmy do podobnych wniosków, muszę powiedzieć, że podjęliśmy takie działania, które będą zmierzać do instalowania właśnie takich pułapek. Nie będziemy oczywiście ujawniać oczywiście, w miejsc, tak, ale no, w tych, które w naszej ocenie po prostu no, są najbardziej potencjalne, jeżeli chodzi o możliwość właśnie wyrzucania pokryjomu śmieci i no, ma to na celu oczywiście no, przede wszystkim ukaranie sprawców i no, tak naprawdę również napiętnowanie tego zachowania poprzez no, podawanie tego chociażby do publicznej wiadomości. Także myślę, że jak najbardziej wniosek słuszny i tak jak mówię, zbieżny z naszymi tutaj poglądami. Dobrze, proszę państwa, przechodzimy do kolejnych punktów. W punkcie 7, 8, 9, 10. Obrad mamy no właśnie sprawozdania 4 w działalności Miejsko Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 rok i z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wisicy za 2022 rok, z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin za 2022 i czwarte, z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020-2025 za rok 2022. Za wszystkie sprawozdania otrzymaliście państwo w materiałach sesyjnych. Były one również szczegółowo omawiane na komisjach. Omawiany brał udział pracownicy naszego gminnego ośrodka pomocy społecznej. Czyli praktycznie nie zachodzi potrzeba odczytywania ich. No i oczywiście te sprawozdania znajdują się, będą się znajdowały na gminnych stronach internetowych. Więc ten punkt mam nadzieję, czy państwo mają jakieś właśnie sprawy związane z tymi sprawozdaniami, jakieś mamy opinie, komentarze. Wczoraj żeśmy to bardzo szczegółowo omawiali. Nie widzę, więc przechodzimy, proszę państwa, już do głosowań nad projektami uchwał. Czyli przechodzimy do punktu 11.
2013. Proszę panią skarbnik o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2033. Projekt uchwały nr 61 przez 376 dnia 28 marca 2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wiśnica na lata 2023-2033. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o finansach o samorządzie gminnym, to jest tekst jednolity, dziennik ustaw 2023 roku, pozycja 40 oraz artykuł 226 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1634 ze zmianami. Rada Miejska Wiśnicy uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale numer 64 przez 367 z dnia 30 stycznia 2023 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wiśnica na lata 2023-2033, zwanej dalej prognozą finansową, wprowadza się następujące zmiany. 1. Załącznik nr 1 do prognozy finansowej, wieloletnia prognoza finansowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 do prognozy finansowej, wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Wiśnica. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję panie skarbnik. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. To jest za przyjęciem uchwały. Proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W punkcie 12 mamy podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiśnica na 2023 rok. Proszę panią skarbnik o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały nr 67 przez 377 Rady Miejskiej w Wiśnicy z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiśnica na 2023 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw 2023 roku, pozycja 40 oraz artykuł 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1634, Rada Miejska Wiśnicy uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale Rady Miejskiej Wiśnica nr 64 przez 368 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany. 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2.
dokonuje się zmiany wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Wiśnica. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 13 porządku obrad. Proszę przewodniczącego pana Stanisława Dyszczanowskiego o odczytanie projektu uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2024. Projekt uchwały nr 67 łamane przez 378 łamane przez 2023 Rady Miejskiej Wiśnicy z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2024. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy wyjdziemy urzędowego ustawy z 2023 roku pozycja 40 oraz artykuł 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o Funduszu Sołeckim Dziennik Urzędowy Ustawy 2014 roku pozycja 301 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska Wiślicy uchwala co następuje. Paragraf 1. Rada Miejska Wiślicy nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Wiślica środków stanowiących Fundusz Sołecki w roku budżetowym 2024. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza burmistrzowi miasta i gminy Wiślica. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W punkcie 14 porządku obrad proszę pana przewodniczącego Stanisława Dyszczanowskiego o odczytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 w gminie Wiśnica. Projekt uchwały nr 67 łamane przez 379 łamane przez 2023 rok Rady Miejskiej Wiślicy z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 w gminie Wiślica. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, to jest dziennik urzędu z 2023 roku, pozycja 40. W związku z artykułem 17 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dziennik Urzędowy Usta 2021 roku, pozycja 2268 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska Wiślicy uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwala się gminny program osłonowy Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 w gminie Wiślica w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Realizatorem programu będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wiślica. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Wiślica.
paragraf 4, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Wstrzymał. Zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 15 porządku obrad. Proszę przewodniczącego pana Stanisława Wyszczanowskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta gminy Lisa w 2023 roku. Projekt uchwały nr 67 łamane przez 380 łamane przez 2023. Rady Miejskiej Wiślicy z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Wiślica w 2023 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity dziennik urzędowego usta 2023 roku pozycja 40. Oraz artykuł 11 ust. 1 i artykuł 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. To jest jednolity dziennik urzędowego usta 2022 roku, pozycja 572. Rada Miejska Wiślicy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Wiślica 2023 roku, stanowiący załącznik do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Wiślica. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 51 łamane przez 303 łamane przez 2022 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na rok 2022. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy, proszę państwa, do punktu 6, który mamy z 16, który mamy zmiany uchwały nr 63 przez 365 przez 2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2023 rok. Proszę przewodniczącego Zdzisława Kaczmarczyka o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały nr 67 łamany przez 381 łamany przez 2023 Rady Miejskiej Wiślicy z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 63 łamany przez 365 łamany przez 2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2023 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity dziennik ustaw 2023 roku pozycja 40 artykuł 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu czujności i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity dziennik ustaw 2023 roku pozycja 165 z późniejszymi zmianami Rada Miejska Wiślicy uchwala co następuje. Paragraf 1. Harmonogramy wydatków stanowiących załącznik nr 1 do uchwały 63 łamane przez 365 przez 2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany. Punkt 7.
planowaną kwotę wydatków w wysokości 23 500 zł zastępuje się kwotą 20 000 zł. Punkt 3, podpunkt 3. Planowaną kwotę wydatków w wysokości 3000 zastępuje się kwotą 6,5 tysiąca złotych. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Świdnica. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 17. Proszę przewodniczącego pana Wisława Kaszmarczyka o przedstawienie projektu uchwały w sprawie poboru podatku rolnego leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Projekt uchwały nr 67, omawiany przez 362, omawiany przez 2023 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie poboru podatku rolnego leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkasę. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 40, artykuł 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jednolity, dziennik ustaw 2023 roku, pozycja 70, artykuł 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, tekst jednolity, dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 333, artykuł 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym, tekst jednolity, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 888, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 2044, w związku z artykułem 9, artykuł 28, paragraf 4 i artykuł 47, paragraf 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, ordynacja podatkowa, tekst jednolity, dziennik ustaw 2022 roku, pozycja 2651, zmiany, dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 2105, 2022 roku, pozycja 1265, pozycja 2180, pozycja 2707 oraz 2023 roku, pozycja 180 MP, 2020 roku, pozycja 773 i pozycja 774, Rada Miejska w Myślicy uchwala transportuje. Paragraf 1. Zarządza się na terenie miasta i gminy Myślica pobór podatku rolnego leśnego od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasy. Paragraf 2. Na inkasentów podatków, o których mowa, paragraf 1, wyznacza się dla obszaru zamknięcia osoby. Brzezie, Papa i Woletta, Chozer Czerwony, Wójcik Grzegorz, Gluzy, Kolanowski Mieczysław, Dorysławice, Kawa Dresław, Górki, Łachut Anna, Hołdza, Pałaczyńska Małgorzata, Jurków, Dąbek Walentyna, Kobylniki, Kaleta Marcin, Koniec Mosty, Byl Elżbieta, Kuchary, Grzywa Zbigniew, Łatanice, Augustowski Bogusław, Ostrów, Jasiński Piotr, Sielec, Uczyńska Aneta, Stopniki Dolne, Mieszczanowski Stanisław, Stopniki Górne, Janusz Czesław, Skorodzice, Papa i Goleta, Szczerbakie, Barata Agnieszka, Szczepniki, Przędza Grzegorz, Laurowice, Jałucha Robert, Wiślica, Solarski Andrzej. Paragraf 3. Inkasenci zobowiązani są do pobierania podatków i do wykonania wpłat na rachunek w Banku Rządu Miasta i Gminy Wiślica w terminie 3 dni roboczych następujących po terminie płatności raty. Paragraf 4. Wynagrodzenie za inkaso podatku ustala się w wysokości 10% od zainkasowanych kwot. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 6 przez 42 przez 2019 Rady Miejskiej w Myślicy w sprawie poboru podatku rolnego leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmieniona uchwałą nr 7 łamane przez 49
Badane przez 2019 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6 łamane przez 42 łamane przez 2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatku rolnego leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasowego i określenia wysokości wynagrodzenia za inkasę. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Gminy Wiślica. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym w województwie świętokrzyskim. Dobrze, proszę Państwa, tutaj jeśli chodzi o tryb głosowania, zgodnie z sugestią Pana Sekretarza i Pana Burmistrza, osoby, które są zainteresowane, nie mogą brać udziału w głosowaniu, czyli sołtysi po prostu nie biorą udziału w tym głosowaniu. Inkasenci, ponieważ no, mamy dwie funkcje, mamy radnych i sołtysów, którzy piastują te funkcje, więc bardzo bym prosił o nie głosowanie. Natomiast głosują wszyscy ci radni, którzy nie piastują, nie głosują, nie biorą udziału. Nie są, głosują tylko radni, którzy nie są sołtysami. W takim właśnie przypadku. Nie biorą udziału w głosowaniu. Dlatego, nie biorą udziału. Tak, dlatego że proszę Państwa, z pewnością najnowszą interpretacją i orzecznictwem jest tak, że de facto, jeżeli byście brali udział w głosowaniu, to głosujecie za swoją rzecz, w swoim interesie, więc właśnie jednym z powodów podjęcia tej uchwały jest wyeliminowanie tej wady prawnej, gdzie doszło do głosowania które bezpośrednio dotyczyła tej uchwały. Więc te osoby, które są w treści tej uchwały wymienione, są razem radnymi i sołtysami i są inkasentami, no to nie biorą udziału w głosowaniu i tyle. Dobrze, czyli z naszych obliczeń w głosowaniu, żeby było kworum, musi wziąć 9 osób. I chyba tyle. 8, a mamy 9 radnych, którzy nie piastują funkcję radnych. Sołtysów, więc będzie. No, jeszcze raz sprawdzę. Właśnie. Dobrze. Panowie sołtysi, ręka w górę. Będzie raz, dwa, trzy, cztery. Mamy czterech, czyli mamy kworum 9. Możemy spokojnie w tym trybie dzisiaj to właśnie procedować ten projekt uchwały, więc bardzo bym prosił, aby radni nie piastujący funkcji sołtysa wzięli udział w głosowaniu. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Tak, wysłano 9. Właśnie mamy 9 radnych, którzy głosowali. Jakie mamy wyniki? 9. Zagłosowało 9 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Tutaj już tak woli wyjaśnienia, bo razem z tą uchwałą uzasadnienia, drodzy panowie radni, będzie także przesyłany protokół z głosowania. Także to nie są złowne rzeczy, bo mieliśmy kontakt tutaj z kolegą regionalnym z obrachunkowej. No i takie nałożono na nas złowi, który skrupulatnie musimy skrupulatnie poprawić. Mamy 9, mamy kworum, więc mamy uchwałę przyjętą. Dziękuję Państwu za głosowania w tym bloku głosowań. Przechodzimy do punktu 18. Zgłaszanie interpretacji wniosku. Sprawa gminy, bardzo proszę Panie Przysięba. Panie Burmistrzu, lata sprawa tej drogi nieodwodnionej, bo póki Pan Książek pozwalał sobie przez podwórko tą wodę puszczać, to było dobrze, a jak tam przybetonował... Powiatowej? Nie no, z powiatowej spływa ta droga, ale z nimi raczej nie wejdziemy do porozumienia, żeby oni to obrzeźnili. Spływa na naszą, nasza jest zaniżona, a teraz przy powiatowej, ale jest trochę wyżej. Jak szła przedmiotowa książka, no to było dobrze, a teraz ludzie nie mogą przejść tamtędy, bo się zrobiło zastępowy. No tak. Nie wiem, jak to przypominam to sobie tę sprawę, ona była już zgłaszana chyba ze 2 lata temu. Te 4 i potem ta marszaka jeszcze
droga powiatowa i tego się trzymają. Nasza jest ziemi, która jest zaniedbana powiatowej, dalej jest w tym. Może jest takie sprawowanie gruntu, że generalnie może, ale czy na tej nie ma terenu? Dobrze, dobrze, pani Ani, zapiszmy ten wniosek i go ponowimy. Myślę, że tutaj dyrektor ze zrozumieniem podejmie tej sprawy, zwłaszcza, że temat zna już, tylko że faktycznie przeciw trochę. I z tego samego czasu jest też problem przed bramami gwiazdowymi u pana Kucięba Jani i Nalepa Grzegorz. Jest też. Na stoiska wodne, tak? Przed bramą gwiazdową. I zasypują kamień, ten kamień idzie coraz dalej na drogę i to nic nie daje, ta woda stoi tam. Nie wiem, co zrobić, ale już widzę, że interweniują do mnie. Nie muszą po prostu wypowiedzieć się specjaliści, a po prostu na pewno będą mieli co zrobić. Albo zwykienkę jakąś, bo kto zdążył, to przez asfaltowanie stawiali sobie przepusty takie tam, drugi jakieś tam 10 nawet i też im odpłynęło, tak? A tam gdzieś tego nie pomyśleli, nie zrobili. Jasna sprawa. Dobrze, tutaj myślę, że uda się to skutecznie. Jeszcze mam takie pytanie odnośnie dofinansowania do utylizacji jetrelników, bo teraz będzie tego, okazuje się, dużo, bo wnioski już zostały rozpatrywane przez agencję, część pozytywnie. Także i tu też ludzie składali za to o dofinansowanie. Jak będzie możliwość, no to żeby to działać w tym temacie, żeby nie zalegało. Tak, jest to problem dla wielu gmin, a właściwie dla większości zdecydowanych gmin, dlatego że środki, które przeznaczył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na ten cel, no bardzo znikome i że tak powiem możliwość aplikowania była bardzo krótka, bo trwała zaledwie chyba około 2 godzin, więc no, nie na tym polega, to myślę na lepszy sprzęt ten po prostu ten tam, bo kto wiedział, więc no, jest taka nadzieja, że dalej będą po prostu znajdą środki na dalsze, że tak powiem, ponowienie tego programu, bo zapotrzebowanie jest kolosalne. Właśnie w związku z tym właśnie, że agencja uruchomiła równolegle ten program i teraz jest pytanie właśnie, czy agencja będzie sobie życzyła również potwierdzenia od firm zajmujących się utylizacją eternitu, że został ten eternit odebrany, czy wystarczą je te dokumenty, jak wniosek i tak dalej, były wymagane na tym etapie. Zobaczymy. W każdym razie ten program, problem zgłaszany jest nie tylko przez nas, ale przez wiele gmin. I myślę, że no, nasi parlamentarzyści muszą coś z tym zrobić. Ponadto no, my mamy przynajmniej takie stanowisko, że no, wiele do życzenia pozostawiają kryteria naboru właśnie tych wniosków. No, jest to najprostsze z możliwych rozwiązań przyjęte, nie wymagające tak naprawdę, no, że tak powiem, żadnych pomysłów i konstrukcji. No, kto pierwszy, ten lepszy. No, ale tak jak powiedziałem, no, jest jak jest. Czasami, jak wszystkie gminy okupują program, no, ciężko się jest po prostu wstrzelić i podpisać to elektronicznie. Więc, no, tak jak powiedziałem, zdecydowana większość gmin na razie no, czeka na kolejną edycję i my również. Zobaczymy. Problemu nie będzie, o ile agencja nie będzie wymagała. Tak, myślę, że nie powinno być problemu, ile agencja nie będzie. Myślę, że agencja no, nie stawiała tego w warunkach. Ale myślę, że agencja nie opuści, żeby nie potwierdzenia zdała. No wiem, że tutaj przewodniczący nie ma. Agencji ma wiele. Czy nie, no, nie, nie wiele, tylko po prostu to, panie burmistrzu, ostatni nabór wniosków suszowych. Tak. To jest wielki paradoks po prostu. Gospodarstwo hektarowe dostało 5 tysięcy, a 30 hektarowe 2600. No to jest absurd jakiś. No absolutnie wszyscy dostali. Nie, to 600. No tak już słyszałem. Nie, nie, bo to jest takie propagandę. Ale mimo wszystko hektara 30 jest różnica, no nie. Dobrze. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Nie ma, nie ma. Ja może tylko jeszcze dwa zdania, jeżeli pozwolicie. Drodzy Państwo, w kwestiach tutaj chciałem się odnieść do wypowiedzi wcześniejszej odnośnie wyników badań oczyszczalni, bo też wiem, że no, nie wszyscy akurat muszą wierzyć na słowo, niektórzy też z niedowierzaniem przyjmują te informacje, więc chciałbym tutaj, mam przed sobą, drodzy Państwo, sprawozdanie i wynik badań Przedsiębiorstwa Naukowo-Technicznego w Kielcach. To jest badanie z 14 lutego, czyli no,
ostatnie. I mamy tutaj, drodzy Państwo, badania fizyko-chemiczne naszych ścieków. I tak na przykład, takie, ja będę tutaj operował skrótami, pozwólcie, bo nie jestem specjalistą w tym zakresie, więc skrót próbki, tak zwane BZT, i chodzi o tutaj jednostkę miary, to jest miligram na decymetr sześcienny i wyniki i rezultaty. Czyli jak chodzi o te BZT, dopuszczalna norma to jest 50, natomiast u nas jest 11 plus minus 2. Jeżeli chodzi o HZT, to drodzy Państwo, dopuszczalna norma jest 150, u nas jest 32 plus minus 10. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o zawiesiny ogólne, dopuszczalna norma to jest 40, a u nas wynik jest 22 plus minus 4. Więc sami Państwo widzicie i słyszycie, że te wyniki są tak naprawdę u nas, no tak naprawdę dwa razy lepsze. Więc tyle w kwestii wyjaśnień i dokumentowania na potwierdzenie tego, co mówię. Szanowni Państwo, pozwólcie jeszcze Tarado, że na Wasze ręce, dla Was, dla sołtysów i dla, za Waszym pośrednictwem, dla naszych mieszkańców również, złożę najlepsze życzenia świąteczne, więc zdrowych, spokojnych i wesołych świąt wielkanocnych. Drodzy Państwo, jak najwięcej radości, satysfakcji z pełnionej funkcji, z wykonywanej pracy, również tutaj jak chodzi o prywatne swoje życie, ale jak najwięcej również optymizmu wiosennego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Ja w imieniu Pana Przewodniczącej Rady Miejskiej chciałem Panu Burmistrzowi, Panu Sekretarzowi, Pani Skarbnik i całym wszystkim pracownikom, całym naszemu społeczeństwu gminnemu również złożyć życzenia zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych. Jeżeli nie ma więcej spraw, zamykam 67. sesję Rady Miejskiej Bistry. Dziękuję Państwu za udział w sesji.